No więc prace w ogrodzie idą do przodu. Udało nam się pozyskać 5 pracowników. 4 dziewczyny, 1 facet. 2 z nich pozyskaliśmy z autostrady S3 spod Świnoujścia i 2 z nich pozyskaliśmy z autostrady A2. I chłopaka mamy ze skrzyżowania z jednej z ulic głównych w mieście. Przywieźliśmy ich niedawno, właśnie teraz odpoczywają sobie tutaj. Z reguły pracują w nocy, więc są trochę rozregulowani, teraz muszą odpocząć w dzień, ale w nocy zapewne będą aktywniejsi do pracy. Taka już ich natura, powiedzmy. Imiona, no to mamy tutaj tak Tatianę, Roxanę, Marinę i Nataszę. No i Sergiej dogląda ich, trzyma nad nimi opiekę. No, a ci pracownicy, w szczególności te dziewczyny, to mają takie buźki, że grzech się nie zakochać. W dalszej części filmu pokażemy buźki tych dziewczyn, pracowników. Są to dziewczyny po przejściach, dlatego chcemy im pomóc, dać im popracować trochę. One też nam chcą pomóc, bardzo ochoczo wykonują swoją robotę, szczególnie w nocy. Będą nam pomagać w niewygodnych pracach w ogrodzie, tych, których nie lubi większość ludzi robić, czyli przede wszystkim usuwanie szkodników, bo one lubią zjadać ślimaki przede wszystkim. A oto ich buzie tutaj, jak można by było się w nich nie zakochać, prawda? Przeurocze. Także są to jeżyki nieco poturbowane, były i pouszkadzane i teraz odzyskują zdrowie w tym mini raju naszym. Na razie daliśmy im takie ogrodzenie tutaj, jak widać, niewielkie dookoła, żeby się oswoiły powoli. Później dostaną tą całą przestrzeń i będą mogły sobie hasać do woli. Na razie, jak widać, eksplorują teren i oswajają się z otoczeniem. Także cieszymy się, że już się nas nie boją i powoli czują się jak w domu. Ci pracownicy lubią szczególnie w nocy pracować. Miejmy nadzieję, że okażą się jak najbardziej przydatni, szczególnie w sezonie przy zjadaniu szkodników, takich jak ślimaki. Także na naszej permakulturowej działce one mają swoisty rezerwat, można powiedzieć, przyrodniczy, gdzie mogą czuć się całkowicie jak w domu. Są w naturze, mają jedzenie pod dostatkiem, będą miały. W sumie to już mają, jak pogrzebią w kompoście, to znajdą tam pełno drzownic. No a w sezonie wiadomo, jak się ślimaki wyłonią, no to jak wszyscy ogrodnicy wiedzą, nie ma problemu z ich znalezieniem, także ich nie brakuje praktycznie w żadnym ogrodzie. Więc jeśli jedzą ślimaki, to będą chodziły cały czas najedzone. Fakt faktem, mogą też zjeść czasem jakiegoś ogórka, który wyhodujemy, może cukinię czy coś w tym stylu, ale po to mamy podwyższone grządki z kolei, żeby jakieś inne stworki nie miały tam dostępu. Teoretycznie, a jak zjedzą, to niech zjedzą. Teoretycznie nie powinno im tu zabraknąć w ogóle jedzenia, bo drzownic już jest pełno. Kompostowniki są, zakamarki mają. Jeszcze im porobiliśmy tutaj dodatkowe zakamarki, także domków tutaj są, mogą robić pełno, ile chcą. Także mam nadzieję, że ich nowy dom będzie dla nich przyjazny i bezpieczny. Szczerze mówiąc, to już straciłem z oka te 3, zostały tylko 2, a tamta reszta się gdzieś pokitrała już. Także jakby ktoś chciał mieć taką atrakcję w swoim ogrodzie, to można się zgłosić pod ten numer, co podałem. To jest jeżarnia. Można ich też wspomóc. Podaję w opisie numer konta oraz numer KRS, czyli tam, gdzie 1% podatku możesz swój rzucić. Bo warto sobie pomagać, szczególnie ludziom, którzy robią coś dobrego. A ci ludzie robią coś zdecydowanie dobrego dla tych jakże dobrych istot. Pożytecznych.